Siemaneczko wszyscy ludzie, z tej strony Matinio i witajcie w kolejnym odcinku z Paladinsów, gdzie dzisiaj zagramy sobie Navi Maldambą. Nie powiem, czekałem aż pojawi się ten Navi, ponieważ wiadomo, kolory po prostu, kolory. Ale mniejsza z tym, przejdźmy może do zaprezentowania wam chociażby, no właśnie, emotek, bo jeszcze też to zapominam czasem wprowadzać do prezentacji tych skinów, też jest to bardzo ważne. Nie musimy nawet MVP, bo chyba to nie jest chyba nawet za konieczne, ale myślę, że jak na Navi powinno wam się też spodobać. W sumie często to mówię w sumie w materiałach, albo nawet na live'ach. W sumie to jest tylko skin, więc tutaj akurat co do pakietu mowy niestety u niego za bardzo nie ma. Chociaż jeszcze tak się zastanawiam, czy jeszcze gdzieś jest taka możliwość, chyba nie, więc mówię, to musiałoby być w skinie. Także sorry ludzie, niestety w ten sposób zostało zrobione. No i co, pozostaje nam przejść do rozgrywki. Także słyszymy się za momencik, tylko oczywiście zmienimy na Siege Karetę, gdzie tak na koniec pierwszej części tego materiału, no i za chwilę wracamy. No i jesteśmy z powrotem, w sumie to nie trwało długo, mogłem zostawić w sumie materiał, no ale okej. No, mamy teraz kamieniołom, niby akurat fajna mapa pod mojego Strixa, nie wiem dlaczego mówię mojego, w szczególności, że Strixem jeszcze, co prawda, dużego levelu jeszcze na nim nie mam, ale ostatnio bardzo dużo o nim gram i na dodatek, tylko szkoda, że się nie przekłada to też na streamy, ponieważ mówię, jeżeli są dropy, są jakieś na przecięcia, to niestety to psuje mi totalnie moje granie, ale jak jest normalna taka płynność, w sumie jak, nie wiem jak będzie dzisiaj w przypadku tego odcinka, przekonam się, ale jeżeli faktycznie nie będę miał takich przecinek, no to sami widzicie, nagrywanie, a streamowanie, no to jednak jest lekka różnica. Nie wiem, może jeszcze pokombinujemy podczas ustawienia, ale mimo to ja już i tak zmniejszyłem na tyle, żeby było w miarę ok. Zmniejszyłem i tak jakoś z 1080p na 720. Strasznie pomogło przy płynności. Ale szkoda, że to też się nie przykłada z tymi dropami. Dobra, czas prezentować. Tekstury muszą się załadować, więc musicie chwilę poczekać. Teraz powinno być w miarę ok. Poczekajmy momencik, chyba już nawet. Nie, jeszcze nie, bo jeszcze nie wszystkie tekstury się nam pojawiły. Widzicie? O, teraz się nam wszystko pokazało i możemy teraz prezentować. To nie jest wina moich jakichś tam ustawień, tylko po prostu gra w każdych ustawieniach, chyba że macie maksymalne, to no to wiecie, to akurat nie powinno chyba sprawiać problemu. Jeszcze oczywiście emotka obowiązkowa. No i dobra, możemy już ruszać. Także tak jak mówię, no wszystko zależy też od ustawień. Ja mam akurat ustawione na przynajwyżej średnie. Powinno być w miarę w porządku. Niecodzienna sytuacja, bo już drugi raz nagrywam Maldambę. Ale może nawet dobrze, bo dzisiaj nawet w miarę dobrze gram właśnie Maldambą, więc fajnie byłoby to akurat wykorzystać moje te granie. Oj, nie wiem, czy damy radę sobie z tym takim Androxusem. On jest na górze. Czy on próbuje skanować? Chyba wygląda na to, że tak. Może zmienię troszeczkę inaczej ustawienie, ale... Jak widzę chociażby tego. Szkoda, że... No właśnie, dużo nie pomogę Makole, bo jestem cały czas strasznie z tyłu. O, już się czepia. Co jest? Gdzie moja sakwa? O Boże, to moja sakwa, gdzie ona poleciała? Nie wiem, no tutaj mam straszny problem, bo jak mają ogarniętego Shalina i Androxusa, no to nie za bardzo. Fajna sytuacja. Proszę być z tego dead zone. Dzięki. O, już będzie spamowanie. Oj, coś czuję. O, no dobra, co akurat moje wyszło. Troszeczkę zmienię pozycję. Może powinienem być troszeczkę z tyłu, ale jak mam asekurować prawie każdego, no to wypadało jak typowy support, coś jednak pomóc. Ale w sumie to też od nich zależy, bo jak będą się cofać, to będę mógł zdołać jakoś jeszcze ich podleczyć. W sumie to jest też jakiś pomysł. Oj. Dobra. Aj, demet. Teraz to się skupiam i bardzo nawet dobrze, bo wybaczcie, no ale niestety tak to już jest. Jeżeli mam przełożyć też swoje umiejętności, to powinienem też troszeczkę jednak mniej mówić, a się więcej się skupiać. Wydawało mi się, że chyba tam ktoś był. Dobra. Szlak. Czasami taki to jest właśnie w zajmowaniu skilla. Ale easy. O, ładne grable tam widzę. O, szukał mnie skubaniec. Oho, dobra. Ja mam problem. No właśnie. Nie miałem F-ki, żeby uciec. A jakbym wyszedł po prostu bez jakiegoś skilla też bym zginął. Więc wolałem jeszcze jakoś tak poczekać. No, Skye chyba zginie, to już i tak jest na low. No tak, zmiotować. No, gościu, ja widzę! Szkoda, że akurat bombik to sporo stracił! Androxus. O, on jest teraz ładnie tutaj. Strzelił. Dobra, mamy przynajmniej przewagę teraz. Dostaję chyba tam Androxus. Overtime. Oj, średnio na razie z tym całą giereczką, ale może coś jeszcze się zmieni. Ja mam w sumie 4 osoby mamy. 4 osoby mają ultimate. O. Nie, chciałem coś inaczej to powiedzieć. Bo ja w tym czasie wam prezentuję chociażby skina. No to chciałem zrobić. O, może być. Okej, dobra, możemy teraz się skupić na rozgrywce. Właściwie tak zastanawia ten ultimate. Chyba jeszcze go nie wykorzystywałem, więc będzie okazja. Pewnie zginęła Androxusa, jo? Nie gin. Aha. O ty skubańcu jeden! Dobra. Nie powiem, nie spodziewałem się, że on będzie ultimate'ować. Chciałem go właśnie zaskoczyć, ale on mnie zaskoczył. No dobra. Zwracam honor. Zagrodzony gość. Ale dostałem już od razu. No, sorry, chciałem pomóc. A co z tego, że ja dostałem akurat one shota? Może dwa, nie wiem. Nie, niestety chyba tej rundy też nie ugramy. Znowu byli lepiej przygotowani. Niestety dużo już niestety nie pomogę. Że się zorientuje Strix, tam mieliśmy Androxusa. On chyba nawet został. Ludzie, proszę ogarnijcie tego Androxusa, bo to jest naprawdę już wnerwiające. O, to stój! Oj, teraz dead zone. To był dead zone, gościu. Trzeba było się lepiej ustawić. Nic na to nie poradzę. A wiecie, momenty są jakieś takie lekkie przycinki, od razu wam mówię, jeżeli się zastanawialiście się w tym czasie. No, lubię, uwielbiam narzekanie ludzi. Wciąż jak się ktoś się bardzo stara. A ten nie wiem co zrobił. Chyba Genos was się chyba podrzucił. O Boże. No ultimate. Wyjdź z tego dead zona. No świetnie. Szkoda, że healuję cały czas ostatnio te same osoby. Jest nawet coś innego jeszcze. No, bombnik to w ogóle nie wiem gdzie on poleciał. Chodź tu, proszę nie gin. Oj Boże, zginął. Mówię, chcesz bardzo, starasz się, a tu nak. Ale powiem, no wiadomo, solo grający w teamie może też jakoś to grać. No niestety teraz dużo nie pomogło. Tutaj heal, bo dead zone. Oho. Chyba sobie jaja robisz? O, poziu. O. No i co? Patrzysz? Kicz z tym! Masz tam. Schowaj się. Dobrze. Uuu! Fajna ma voice pack z Ultimate'a. O. Będzie chyba się rewanżował. Masz tu! Masz tam! Ale będzie teraz poirytowany po tej rundzie. Coś czuję. Będzie na mnie próbował cały czas fokusować. Teraz. Ale ja powiem, no. Ciężki strasznie ten mecz, skoro mają Androxusa dobrego. No dobra, no już się zaczyna troszeczkę więcej problemów. W szczególności, że tak. Oni nie mają tanka. Fajny wniosek wyciągnąłem akurat w trakcie połowy meczu. Mało kiedy zwracam coś takiego na to uwagę, w szczególności podczas nagrywek, no ale okej. Ale mimo to... czy to jest pod Lewiatana, czy pod... Nie, to jest pod Graba. No to mimo to... Znaczy Graba, no pewnie niektórzy z was mówią po prostu hook, no okej. Ale mimo to... powinniśmy też więcej zdziałać. Kościół, ja ci pomagam non stop, a ty jeszcze narzekasz, a to, że podchodzisz pod dead zone, to ja już nic na to nie poradzę. Zrób coś. Bij na ten punkt. O, świetnie. Skye to już w ogóle. Zmienię pozycję. Proszę. Jezu, jak ja nie lubię Androxusa, który już ma nagle znowu możliwość daszowania. O Boże, masz. Chyba sobie jaja robisz, Androxus. Ej no, leczę tego Makoa i co? Dawaj, man, no rób coś, a nie ja mam tu cały mecz odwalać, no. Boziu. Dobra, kij z tym. Masz, tak. Teraz się pomóc, a ja muszę grać agresywny tym Maldambą. On w ogóle nic nie trafił! My god! No niestety on zginął. Ej, true story, dlaczego ja nie gram agresywnym Maldambą? O Boże, masz. Oh. Teraz była o wiele lepsza ta ruda, tylko Boże, dlaczego oni nic nie zrobili? Wchodzisz już od razu na nich i oni takie wutyfy. Skye. Dajesz, proszę cię, no serio. Znam Znam lepsze Skye, potrafią chociażby solo też ogrywać. True story, ludzie, to nie są żarty. Ludzie potrafią Skye dobrze grać. Przyjmują się tacy pro. Ale jeżeli masz Androxusa, który... O boż. Dobra, nie miałem E, no i tego nie zdołał. Znaczy, nie no, mogłem coś jeszcze zdołać. Aha, nie, on dobra, dobry, nieważne, on jeszcze lepiej to zrobił. Jeszcze lepiej. Mam dużo eliminacji, no mógłbym sobie wypuścić o kill to heal. Tym razem. Czemu to Skye tak agresywnie? Dobra, no w sumie to jest jakiś pomysł. To jest Makoa. Dobra, nieważne. Stój. Ej, gdzie on jest? A tu jest. Czy on? Nie, on... What? Gdzie on był? Szlak! Gdzie on był? Ej, what? On był w środku i odpalił tego ultimate'a? Czy on wyszedł i odpalił ultimate'a? No dobra. Zakwa musi troszeczkę utrudniać. Dobra. Jazda. No, miał gościu trochę farta. No myślę, że co ja robię? O, szlak. A. Masz tam. O Jezu, proszę, grajmy. Come on, guys. Boże. Ta ostatnia runda była taka... Nie powiem. Ale powiem tak. Jedyną osobą, albo nawet z dwoma osobami, którzy powinni poradzić sobie z Androxusem, to są ci dwaj. Dlaczego oni jeszcze tego nie zrobili do tej pory? Mnie nie pytajcie. Dobra, bierzemy kill to heal. Wiecie co, na pierwszym poziomie Heavena nie wiem, czy dużo to dałoby, ale może jednak heal nam troszeczkę ten wspomoże z dodatkowym healem. Może jeszcze przyda jednak. Dobra. Co? Tak, nareszcie. Nie ma już tego. Dobra. O co właśnie mi chodziło? Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dawaj, zejdź! Dobra. Spoko, 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 spoko na chillku. No nie, Bożu! Młajm. Jezu, ale się odpaliłem teraz z tym Maldambą. Tylko szkoda, że... O Boże, nie! O! Szlak trafił skubaniec, no nie! Ale dobra, może jeszcze zdąży ktoś wbić na punkt. Ej, no powiedz, dotknij tego! Je... Co? Powinien być... Yes! What? Ej, ale nie powinno być overtime'a, no nie. Ale jest GG. Uff. Nie powiem. Męczący mecz, ale dobrze, że wygrany. Wiadomo, premiery pewnie swoją drogą, pewnie też wszyscy tam reagujecie GG albo... PogChamp, nie wiem, cokolwiek. Ale Boże, ten Androxus to był istna katorga. Dopiero w końcówce, jak wyeliminowaliśmy Shalina i tego Androxusa, już było o wiele prościej. Dopiero jak oni wyszli z tego spawna, drugiej części tamtej rundy, to już były problemy, sami widzieliście. No, 116, chociaż pamiętam raz na tym, na rankecie było na 160. Myślałem, że będzie przynajmniej aż tyle. Widzieliście, no trochę intensywności w grze było. No dobra, to tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się, ludziska, spodobał odcinek. Mam nadzieję, że też również skin wam się też spodobał. Tak samo rozgrywka i co? Łapecja, komentarzyk, mile widziany i do następnego odcinka. Zostaje nam jeszcze z pakietu wierzchowiec. Trzymajcie się, na razie i cześć!